Hej, 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 witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Rok, a przed wami premierowy gameplay z gry Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Czyli można sobie przetłumaczyć na polski język zbrodnie i kary. I nie bez powodu liczba mnoga została użyta w tym tytule, ale z tym pewnie się zapoznacie już bawiąc się w grę, bądź ją oglądając. A gra miała swoją premierę przed kilkoma dniami, zajmuję się nią dopiero teraz, ponieważ byłem zajęty. Grałem, bardzo dużo czasu spędziłem przy Middle-Earth Shadow of Mordor i przy The Vanishing of Ethan Carter. Obie gry świetne, obie gry nagrałem od początku do końca. Są dostępne na kanale Rockplay, jeżeli mielibyście ochotę obejrzeć. A teraz przejdziemy do Sherlocka. I kilka słów na temat tego bohatera, a w zasadzie na temat twórcy przygód Sherlocka Holmesa, Artura Conana Doyle'a, który żył na przełomie XIX-XX wieku i napisał kilka bardzo znanych książek związanych z Sherlockiem Holmesem. I można by pomyśleć, że jest to jego najbardziej utytułowany, najbardziej znany bohater, ale prawda jest taka, że Arthur Conan Doyle zasłynął tak naprawdę z powieści Zaginiony Świat, o grupie naukowców, którzy gdzieś odnaleźli ukrytą krainę, w której żyły dinozaury. Mnóstwo fantastycznych przygód tam. Mam nadzieję, że gra, że zostanie zrealizowana gra także tam. Ale dzisiaj Sherlock Holmes, zatem zacznijmy. Jako, że jest to nagranie premierowe, to zaczynamy je razem. Ja co prawda miałem okazję sprawdzić tą grę na konsoli wcześniej, ale ona była tylko po angielsku i miałem tam kilka zastrzeżeń. Mam nadzieję, że wersja PC będzie pozbawiona tych wad, które dostrzegłem tam. Ale i o tym sobie pogadamy. Zatem nowa gra. Zapraszam was bardzo serdecznie. Holmes. Hej, hej. Sherlock, jeżeli ktoś poznał tego bohatera, trochę bliżej, bywa odrobinę psychopatyczny. Stop, Holmes. Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded. Watson, quiet please. I'm trying to concentrate. To jest jakby... O, proszę. Dedukcja. Będę starał się nie przeszkadzać za bardzo. Ah, Lestrade. What is it this time? They can see me? Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. Gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The merry men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. No
No i proszę, moi drodzy Państwo, mamy do czynienia z opowieścią detektywistyczną i trzeba brać pod uwagę to, że twórcy gry wiedzą doskonale, że to nie gracz ma być geniuszem, natomiast bohater gry owszem tak. Dlatego pojawi się tutaj sporo takich uproszczeń, sporo skrótów myślowych, które dla Holmesa są rzeczą jasną i oczywistą, a dla nas nie zawsze muszą być. Ale cóż, dobra, akta sprawy, możemy sobie przejrzeć. Gdzie musimy się udać? Oczywiście, jakby tu będzie dużo takiej analizy tego, co się dzieje, i dialogi, akta, dokumenty. Będziemy musieli mieć do nich wgląd, by dobrze rozwiązać zagadkę, ale spokojnie, wbrew pozorom, nie jest to aż tak trudne, jakby mogło się wydawać na pierwszy rzut oka. Mamy zatem umówione spotkanie z Lestradem, żeby się tak należałoby się wybrać na to spotkanie. A to wymaga ubrania czegoś na siebie, bo w szlafroku raczej nie. A w szlafroku raczej się nie wybierzemy. Okej, przyjrzyjmy się temu. Sherlock oczywiście będzie miał możliwość jakby kamuflowania siebie gdzieś tam. Dobra, to już chyba jest okej. Ubraliśmy się. Znaczy, jakby i tutaj są różne przyrządy do tych kamuflaży, tak, jak najbardziej. Gdyby kiedyś zaszła taka potrzeba. Ale w tej chwili raczej to nie wchodzi w rachubę. No nie jest tak, że zmieniamy, jakby zarost się nagle pojawia na twarzy naszego bohatera. To są po prostu sztuczne zarosty. Jak na prywatnego detektywa przystało. Choć właściwie Sherlock jest bardziej takim, jak to ładnie powiedzieć, analitykiem policyjnym. On wspiera Scotland Yard bardziej niż prowadzi własne śledztwo. Chociaż jakby śledzić poczynania, znaczy jakby śledzić książkę, to oczywiście Sherlock też miał całą masę spraw zlecaną przez prywatnych ludzi. Chociaż jego współpraca ze Scotland Yardem jest właściwie tą najważniejszą. No dobrze. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. No i proszę. Aha. Ślady stóp. Sherlock dysponuje... Dysponuje czymś w rodzaju szóstego zmysłu, który pozwala mu widzieć rzeczy takie, które normalnie nam by umknęły. It seems that the garden was well maintained. Trzeba by śledztwo w pełni przeprowadzić, trzeba wykryć wszystkie rzeczy, wszystkie punkty, które są istotne, a czasami nawet takie, które się wydają na pierwszy rzut oka nieistotne. Warto się przyjrzeć dokładnie miejscu zbrodni, wyszukać wszelkich dowodów. To wszystko jest powiązane w jakiś logiczny sens. Tu rzeczy się nie dzieją przypadkowo. Jak powiedziałem, pojawiają się gdzieś tam uproszczenia, ale one wynikają raczej z tego, że naszym bohaterem jest geniusz, więc sami rozumiecie. Jakby też etapy śledztwa posuwa się przez wykonanie Mr. Holmes? Konkretnych działań, jakby. Czyli trzeba parę rzeczy odkryć. Tam, zdaje się, jest Lestrade na górze. Do niego się przejdziemy, czy tu ścieżka? Okej, ślady stóp już żeśmy odkryli. I co my tu mamy? Wymagane dowody. Ogród żeśmy przebadali i właściwie nic się w tej materii nie da zrobić, natomiast ze śladami trzeba będzie coś jeszcze podziałać. Szukamy jakichś dodatkowych poszlak, które mogą się łączyć z tymi śladami butów. Porozmawiajmy sobie z tą dwójką. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. No i proszę. Dialogi oczywiście są pewnym wprowadzeniem do fabuły, to jest bardzo ważne, ale stanowią też elementy śledztwa. Na przykład, ogród jest bardzo dobrze zadbany. Zapytajmy, o co chodzi z ogrodnikiem. The garden is very large and well maintained.
Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. Czyli coś wiemy. Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock. I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... Oh dear. Jeżeli ktoś lubi książki detektywistyczne to, i filmy, to powinien doskonale zdawać sobie sprawę, że cała przyjemność płynąca z oglądania i z czytania tego wynika w dużej mierze z tego, w jaki sposób są poprowadzone dialogi. Akcja jest ważna. Ważne, żeby się coś działo od czasu do czasu, jednak rozmowy są niezwykle istotne. I tak dokładnie jest w Sherlocku i to jest jak najbardziej na plus. Oprócz tego, że możemy prowadzić rozmowę, warto też przyjrzeć się naszej postaci, spróbować coś, znaczy naszemu rozmówcy, spróbować wydedukować coś z jej wyglądu. Po prawej stronie, tak delikatnie tutaj, są zaznaczone miejsca, na które należałoby zwrócić uwagę. My ich na razie nie widzimy, musimy je odkryć. Można się przyjrzeć bardzo dokładnie. Na przykład ten obrazek coś może nam powiedzieć. Kamea. Czy coś jeszcze? No, krzyżyk. Różaniec. Znaczy, pięć tutaj widzę, pięć takich rzeczy. Przyjrzyjmy się dalej. Jakaś... A, czubatka, to coś, jakaś informacja. No dobrze, dobrze. Rękawiczki. Rękawice ogrodnicze. Ciekawe. Bo są to rękawice kobiety, najwyraźniej z kwiatkami. Nie sądzę, żeby nasza ofiara jako ogrodnik używała rękawic damskich. No ale okej. Okay. Lecimy dalej. Czy coś jeszcze ciekawego? O, proszę. Ukończyliśmy portret postaci. Dzięki temu poszerza się ilość... Poszerza się ilość opcji dialogowych. Możemy pogadać o czymś, co udało nam się wykryć. I możemy być świadkami legendarnej dedukcji Sherlocka Holmesa. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? O. Dobra. Teraz tak, musiałem jakoś szybko zareagować na to. Skąd wiem, że on obchodzi z Plymouth? Zrobimy tutaj. I to jest jakby ten element śledztwa, który nie do końca jest dla mnie jasny, bo... Ja tak naprawdę nie wiem, skąd ona może pochodzić, dlaczego ona pochodzi z Plymouth. Ale kto wie? Pielgrzymka ma krzyżyk na ręce. Profil ofiary nie do końca. Zróbmy tak. You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. No i proszę, czegoś żeśmy się dowiedzieli. Ja nie wiem, czy ten element taki jest do pewnego stopnia losowy, czy on ma taki być, czy być może jest jakaś informacja, którą przegapiłem. Znaczy, wybrałem dobrą odpowiedź, ale to nie było proste. Znaczy, można było zupełnie spokojnie wybrać coś innego. Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Czyli wiemy, że nasza ofiara lubiła się zabawić z alkoholem. To się może przydać. Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. We lived quite an isolated life here after his retirement. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually, whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out.
Okay. Thank you, madam. Czyli wiemy, że facet lubił wypić. Przy okazji zdobyliśmy kolejny profil postaci. Jest to Judith Carey. Być może zaglądanie tutaj będzie miało jakiś większy sens w przyszłości. A tymczasem Lastrad, widzę, się przemieścił. Będziemy mieli okazję sprawdzić sobie miejsce zbrodni. Ja mam bardzo często w trakcie takich gier, że do tego stopnia się wsłuchuję w dialogi, że zapominam, że to jest gra. I potem przez jakiś czas nie wiem, co zrobić. Ale to tak... dygresja bardziej dotycząca mojego grania niż samej gry. A ogród jest już zbadany. Widzę, że jest dużo takich miejsc, w których mogliśmy ten ogród zobaczyć. Trudno się dziwić, on jest duży. Więc jest to poszlaka, której na pewno nie dałoby się pominąć. Czy mogę się trochę przebiec? Sherlockiem, tak jest. Rzućmy jeszcze okiem tutaj. Czy gdzieś tu są, czy te beczki coś tam są w stanie powiedzieć? Facet pił, ale żeby alkohol w beczkach przewozić, raczej nie. Być może są to elementy otoczenia. To zawsze tak jest, że nie do końca wiecie, co może być elementem śledztwa, co może być elementem otoczenia. Poszlaki znajdujemy czasami skrajnie nieodpowiadające temu, kim był na przykład bohater, którego sprawę badamy. Dlatego warto się rozglądać, czasami coś wyjątkowo idiotycznego może się przydać. Inspektorze? Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. Okej. Sprawdźmy zatem. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Okej, okay. Rzućmy okiem na to zatem. Oczywiście gra sugeruje, żebyśmy się rozejrzeli. Pewnie dlatego, że nie podejrzewa mnie gra o tą dociekliwość, która sprawiła, że znalazłem ślady. One są ładnie podświetlone na żółto, więc widać je tutaj bardzo wyraźnie. Ale to nie to. Zainteresujmy się dokładnie tym zamkiem. Zamek drzwi. Tutaj też nie ma żadnych dodatkowych śladów. Kiedy przełączamy się na to detektywistyczne oko, tak to nazwijmy, mamy szansę wykryć coś, co nie jest na pierwszy rzut oka widoczne. Na przykład tutaj. Nie wpadliśmy na to, znaczy pokazuję wam, jak to działa, więc gra przyjmuje, że nie do końca wpadłem na coś i trzeba mi trochę pomóc. Trzeba wykorzystać trochę umiejętności Sherlocka. Okej. Okay. Co ciekawe... W tym przypadku muszę jednak... Musiałem użyć... Znaczy, zauważyłem te zadrapania, ale... Trzeba te dialogi słuchać i trzeba je zapamiętywać. Sherlock Holmes jest taką grą, która wymaga pewnej dozy koncentracji. Niestety nie można tutaj sobie... No to jest coś, to jest opowieść. To jest opowieść, na której trzeba się naprawdę skupić. I właściwie chyba ciężko byłoby w to grać komentując, ale... Ua. What a terrible way to die. Każdy z... No tak... paskudny sposób, żeby zginąć, ale właściwie no, ginięcie nie jest nigdy fajne. Dobrze, przyjrzyjmy się temu, na razie nie wykorzystując wzroku detektywa. Mamy stół. Czy coś ciekawego? Brudna szklanka. Dwie brudne szklanki, co by w moim mniemaniu sugerowało, że tutaj dwie osoby spożywały napitek. Jeżeli spożywały napitek, to znaczy, że nasza ofiara przyjmowała jakiegoś gościa, musiała go zatem znać. To jest dobra informacja. Someone drank from this glass recently. Czy... Nie, to już żeśmy zbadali. Sherlock Holmes nie wyciągnął tych wniosków, co ja. Być może... Nie wiem. Rasm. A sailor's drink. It seems that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. No cóż, być może... Źle wyciągnąłem wnioski, ale... No przyjrzyjmy się inicjały. Peter Carey, tak?
A sailor's work. No, zajrzyjmy do środka. Tytoń. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. To, co widzicie teraz, jest pewnym uproszczeniem takiego procesu detektywistycznego, przedstawionym w postaci obrazkowej. Muszę te elementy połączyć w całość. Spróbujmy dopasować to tak, żeby wszystko ładnie pasowało. O, proszę. Yes. This is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. Te elementy, z którymi mieliśmy teraz do czynienia, bywają bardzo trudne. To znaczy, bardzo ciężko jest dopasować czasami. Ja jakby użyłem odpowiedniego klucza tutaj, co też wam polecam. Znaczy, najpierw obróciłem obrazek tak, żeby go ustawić w idealnej pozycji i potem dopasowałem do niego elementy. Jeżeli zrobicie to w innej kolejności, zaczniecie najpierw dopasowywać elementy, a potem obracać ten obrazek, to może być wam niezwykle ciężko. Wiem, bo akurat to miałem okazję robić gdzieś tam wcześniej na konsoli właśnie. Okej, okay. Co mamy w środku? Zawartość skrzynki. No i proszę, są buty, więc będzie można sprawdzić ślady w ogródku. Czy pasują do tych butów, czy to są... Trzeba zwracać uwagę na to, co mówi Holmes. Jeżeli on mówi, że jest to rozmiar 42, to coś to znaczy. Gdyby miały być to tylko buty, to by powiedział, to są buty Petera Carreya. On nam zwraca uwagę na to, że one mają rozmiar 42 i... To znaczy, że ten rozmiar będzie ważny. Harpoons for hunting whales. Brakuje jednego harpuna, ale już doskonale wiemy, co się z nim stało. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Okej. Okay. Zęby kaszalota. Of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. Zwróćcie uwagę na tą półkę. Kiedy pierwszy raz ją widziałem, myślałem, że tutaj leży jakaś część, ale tak naprawdę to jest coś, co tutaj musiało coś stać wcześniej. Dlatego pozostał taki ślad. Cała półka się odbarwiła, z wyjątkiem tego fragmentu. Ale widzę, że nie można tego wykryć. To znaczy, teoretycznie nikt na to nie powinien wpaść przed uruchomieniem tego... Proszę. Czyli jakby warto jednak uruchamiać ten wzrok detektywa za każdym razem, kiedy szukacie czegoś. It was larger than a book, a box or a small chest perhaps. No i proszę. Mapy. Jak tylko jest dostępne jest przeszukiwanie takie wzrokiem detektywistycznym, to zawsze trzeba to uruchomić. Hammerfest. Bo nawet jak jesteście bardzo spostrzegawczy, to gra nie pozwoli wam wykryć pewnych elementów. Co moim zdaniem nie jest do końca dobrą rzeczą, ale spoko. Dundee. It's a whaling map. Facet musiał tymi rejonami się poruszać. Warto zapamiętać te miejscowości. Ja też od razu za sobie Dundee i Hammerfest. Warto je sobie zapamiętać. Oczywiście potem można prześledzić dziennik śledztwa, ale kiedy w rozmowie się pojawi na przykład Dundee, albo ktoś mówi, że był w Dundee gdzieś tam, albo w Hammerfest, to trzeba już się zastanawiać, czy gdzieś nie można go powiązać z tym śledztwem. Dobra. Jakby te podstawowe, najważniejsze elementy tej całej zbrodni prześledzę sobie na końcu, żeby mieć już jakiś obraz tego, co tu się wydarzyło wcześniej. Dobra. Czy coś tu jeszcze może być? Jeszcze raz zajrzę do skrzynki, ale nie, jest na zielono, więc całą zawartość przebadałem dosyć dokładnie. Czy tutaj jest coś ciekawego? Niespecjalnie. Ta półka. O proszę, dzienniki pokładowe. Przedmiot zainteresowania. To jest coś, nad czym będziemy musieli jeszcze pomyśleć. Być może w przyszłości. Piecyk. Pali się ogień cały czas. To może mieć znaczenie, ale nie musi. Sprawdźmy to ciało. A, przy okazji, ja gram na PC-cie, używam kontrolera Xboxa. Ja często zapominam o tym powiedzieć. No ale dobrze, no. Najbardziej oczywiste rzeczy na końcu. Przebita pierś, jak ja lubię od szczegółu do ogółu.
Nie, od ogółu do szczegółu, o tak. Facet wygląda na tyle silno, że byłby w stanie kogoś przekuć harpunem, więc można podejrzewać. Można podejrzewać, że go dziabnął inny marynarz. To jest dosyć proste, prawda? No, po pierwsze potrafił się posługiwać harpunem, ale po drugie był znajomym Petera. Przypuszczam. Znał mordercę. To jest coś, na co mogliśmy wpaść już wcześniej, widząc dwie szklanki na stole. Tu coś mamy. JHN, jeśli dobrze kojarzę. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. Sprawdzimy sobie jeszcze tutaj. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. Sprawdźmy, czy coś jeszcze z tyłu mogę ciekawego znaleźć. Czyli ten notes został opuszczony po śmierci. Co może to oznaczać? No dwie rzeczy. Że został opuszczony specjalnie. Bo rozumiem, że w trakcie szamotaniny mógł wypaść. Ale wtedy inaczej by plamy krwi się rozkładały. Zatem, no też jest, to może być też jakaś wskazówka. To już żeśmy otwierali chyba wszystko? Nie, nie otwieraliśmy tego. No proszę. Dużo ciekawych rzeczy. Numery kont? Czy wtedy, w tamtych czasach? Może jakieś szerokości geograficzne, może coś? Cholera wie, był marynarzem, podróżnikiem. Nóż marynarski. Nie jest to na pewno narzędzie zbrodni, bo nasz tutaj bohater zginął od harpuna, więc można podejrzewać, że jest to coś, czym się bronił. This blood is from the pool underneath the dead body. Ale tego, na to Sherlock nie zwraca naszej uwagi. O, proszę bardzo. Po prawej stronie, w prawym górnym rogu pojawiło się taka ikona. Nazwijmy ją ikoną powiązań. Będziemy mogli poszukać sobie. Mamy notes. Spadł w kołże po śmierci i próby wyłamania. To jest istotna wskazówka, która, ona nie jest taka bezpośrednia. Znaczy, można sobie przymierzać wskazówki jak chcecie i przy tych istotnych pojawią się powiązania. Widzę, że też można nacisnąć lewą i prawą gałkę, żeby uzyskać pomoc. Natomiast tak, wiemy, że były próby włamania i wiemy, że notes leżał na podłodze i z innymi inicjałami niż jakby ofiary zbrodni. Zatem jest to notes jakiejś innej osoby. Być może ta inna osoba próbowała się włamać, żeby ten notes odzyskać. Rzućmy zatem okiem na to powiązanie i na to. I jest to powiązanie dobre. Gdybyśmy dobrą dedukcję przeprowadzili, gdybyśmy przeprowadzili złą, to też się nic nie dzieje, można powtórzyć ją za chwilę i po prostu ilość prób i błędów jest nieograniczona. No proszę, pojawiło się zadanie. Trzeba dziś urządzić zasadzkę i przekonać się, czy ktoś znowu spróbuje się włamać. Ha, someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. No dobrze, to możemy sobie już podarować. Czy coś jeszcze ciekawego? The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. Sherlock Holmes wyciągał takie wnioski. Ja natomiast powiedziałbym, że jakby są dwie opcje tutaj, gdybym był śledczym. Po pierwsze, albo ktoś go nabił i po prostu dociskał do ściany tak długo, aż się przebił na wylot, co wymagałoby oczywiście ogromnej siły. Natomiast jeżeli ktoś rzucił tym harpunem z odległości i przebił go na wylot, to faktycznie wymagało to potwornej siły. Bo jakby stały nacisk na harpun, no, mógłby przebić faceta, natomiast rzut musiałby być bardzo potężny. I tyle. Jeszcze coś tutaj jest do przyjrzenia. Rzućmy jeszcze okiem na to. Czy coś jeszcze? Tu w zasadzie wszystko żeśmy zbadali, ale coś jeszcze w kałuży krwi może nas zainteresować. Być może tak, być może nie. Tu był notes. A, nóż marynarski należałoby wziąć ze sobą, ale to jest dowód, więc nie. Nic tu. Czyżby coś jeszcze na nim? Zaraz. Właśnie. This wooden handle is
plain and solid. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. Coś innego zwróciło moją uwagę, o czym zapomniałem. Na nożu była kotwica, co wyraźnie sugerowała, że jest to własność marynarza. Ale skoro Peter Carey był właścicielem tego noża, był marynarzem, więc się rozumie samo przez się. Jeszcze coś. Czyżby jeszcze coś? No i jeszcze takie wskazówki. Dopóki ślad nie jest zielony, dopóty należy szukać tutaj rzeczy. Być może coś poza tym obrazkiem jeszcze nas zainteresuje. Ubranie, twarz... Plamę krwi żeśmy zbadali już dosyć dokładnie, bo widzę, że nie mam za bardzo nawet dostępu do niej. Harpun, oczywiście. Dobra, to już mam... To mamy wszystko. Dobrze, przebadaliśmy miejsce zbrodni. I pozwolę sobie zakończyć na tym odcinek premierowy. To mam wrażenie dało nam pewien pogląd na to, jak ta gra wygląda, o czym ona jest. I teraz kilka uwag ode mnie dotyczących śledztw i w ogóle tego, jak ta gra jest skonstruowana. Jako że miałem okazję testować to na konsoli, to wiem troszkę więcej. Całe śledztwa składają się z obszarów znajdujących się na mapie Londynu. I bardzo często musicie się przemieszczać między jednym obszarem a drugim. Te obszary są niewielkie, jednak towarzyszy temu czas pewien wczytywania, co bywa dosyć kłopotliwe. Czasami jest tak, że musicie się przemieścić między jednym, drugim, trzecim, czwartym punktem w obrębie jednego śledztwa i najwięcej czasu spędzicie właśnie wczytując te ekrany, a tak naprawdę na miejscu śledztwa będziecie musieli podnieść jeden przedmiot tylko, co moim zdaniem jest sporą wadą. Te obszary są na tyle niewielkie, że powinny być połączone w ramach jednej mapy, po której przeskakujecie dosyć płynnie. No ale cóż, jest jak jest, moim zdaniem to jest taka wada, która sprawia, że w pewnym momencie robi się to nużące. Jest to gra, która wymaga sporej koncentracji, jeżeli jesteście skupieni przez długi czas, a większość tego czasu musicie poświęcić na to, by patrzeć na ekran wczytywania się, no to potrafi to delikatnie zmęczyć. Oczywiście w trakcie wczytywania, może nie jest to takie oczywiste, ale jest to dobre, możecie przejrzeć dzienniki sobie, żeby przejrzeć wskazówki i tak dalej, i tak dalej. Inna ważna rzecz jest taka, że gra faktycznie zakłada, że my jako gracz nie jesteśmy specjalnie, nie jesteśmy ponadprzeciętnie inteligentni. To znaczy, że w zasadzie przegapimy większość wskazówek. I z jednej strony to jest zrozumiałe i bardzo dobrze, bardzo dobrze. Wykorzystujemy wtedy wiedzę Sherlocka, by wspomóc swoje własne zdolności dedukcyjne. Ale z drugiej strony, jeżeli od czasu do czasu zdarzy wam się znaleźć wskazówkę, która gdzieś potem jest do odkrycia, albo wymaga dodatkowych zdolności Sherlocka Holmesa i chcielibyście ją sami odkryć, to nie możecie tego zrobić. I to jest jakby z drugiej strony kłopot. Gra jest do pewnego stopnia uproszczona i nie możecie przebić się poza to uproszczenie. Gra uważa, że nie jesteście wystarczająco dociekliwi i spostrzegawczy, w związku z tym nie możecie pewnych rzeczy zrobić. Szkoda. Na przykład ten moment, w którym Sherlock Holmes znajduje dwie szklanki, to już tam powinna się pojawić informacja, że gość, którego podejmował, był jego znajomym. Albo przynajmniej wszedł do domku, do tej chatki, za pozwoleniem Petera. No bo jakżeby inaczej, przecież nie częstowałby go whisky, gdyby się okazało, że wszedł tutaj siłą. Tego typu rzeczy się czasami zdarzają. Jest dużo rzeczy, które potraficie sami wykryć, korzystając z własnego rozsądku, a nie możecie tego zrobić. No ale jest to gra i pewne uproszczenia są konieczne. No dobrze, moi drodzy, mam wrażenie, że zaprezentowałem wam tą grę na tyle dobrze, na ile się dało w tej początkowej fazie. Mam nadzieję, że jeżeli jesteście fanami Sherlocka Holmesa i sięgniecie po tą grę, to będziecie się w niej dobrze bawić. Zastanawiam się, czy podjąć się próby przejścia tej gry na live'ie. Pozwolę sobie skorzystać z waszej opinii. Jeżeli będę coś przechodził na live'ie, to oczywiście to trafi w całości na kanał Rockplay i będziecie mogli to tam zobaczyć. Dajcie mi znać, gdybyście mieli ochotę to sobie obejrzeć. Możemy sobie zrobić, na przykład umówić sobie piątkowy wieczory z Sherlockiem, gdzie będziemy na przykład przez godzinkę sobie grali i ja będę korzystał także z waszych podpowiedzi. To może być dosyć ciekawe. Jakby nie chcę tej gry przechodzić tak jednym ciągiem, jak na przykład Shadow of Mordor albo The Vanishing of Ethan Carter. Ale to tyle. To jakby takie pytanie do was. Spróbujemy sobie coś z tym zrobić tematem, jeżeli was on zainteresuje. A tymczasem pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie i mam nadzieję do rychłego zobaczenia w przyszłych produkcjach premierowych. Jak wspomniałem parę razy wcześniej, mój główny kanał staje się takim bardziej miejscem, w którym będzie więcej publicystyki, filmów premierowych i zdecydowanie mniej gameplay. Gameplaye trafią na kanał Rockplay, więc jeżeli tym jesteście zainteresowani, to odsyłam właśnie tam. Trzymajcie się. Hej, hej.